Dziękuję ci bardzo, Skubi, za... Masz trzy donaty pod rząd. I w tym jeden Jesus jest na Christ. balsam pomorski, drugi jest na balsam pomorski Jere. i trzeci jest na balsam pomorski. O mój A jeszcze Boże. w jednym jeszcze na finał Nurture Laser. Ale ogólnie jest balsam. Dziękuję ci bardzo mocno, Igor, Skubi. nie polecam trzech balsamów pod rząd, nie? To od razu mówię. Ja próbowałem jeden pod rząd i skończyło się to tak dosyć ostro, nie? Tyle ci powiem. Zabalsamowany został. Tak Dziękuję jest. bardzo mocno, Skubi. No i jedziemy. Pojedynek polsko-polski w dolnym lewym rogu. Po prostu mój faworyt. Niemalże ulubieniec. Gulasz Elazer. Czerwony zerk. Węgierski czy zwykły? Taki Ten jakiś. najlepszy. Ten najlepszy. NX Polski. Jiguru. Prawy górny róg. Szymon grający jako niebieski zerk, czyli ZVZ. I tutaj oczywiście cytując jednego z widzów, emocje jak w wolno sącym dieslu. Ale nie, ja myślę, że ZVZ jest bardzo spoko czasami. Naprawdę potrafi tutaj dużo rzeczy się dziać. Po prostu zależy od graczy, nie? Tak, wszystko zależy zdecydowanie od stylu zawodników. Elazer jest zawodnikiem takim tysiąca jednego buildu, bym powiedział. Więc on może tutaj nam zapuścić Nidusa, może zagrać mega zachłany, a może też mega standardowo i w sumie mega agresywnie. On wszystko jest w stanie zrobić. No naprawdę, wszystkie rodzaje zagrań pokazywał na przestrzeni kilku miesięcy, więc spokojnie, on może wiele zrobić. A Guru? No proszę was, no, czy trzeba komuś Guru w ogóle przedstawiać? To jest demon Tak. porywczości, wicher strategii. Jedyne, co mnie denerwuje u Guru, to to, że on co chwilę wychodzi z ligi i mi psuje statystyki. Ja mam ladder obecny sezon 94 miejsce w Master 1. Jedna gra rozegrana. Aha, Dzięki, Szymon. wszystko Dziękuję. jasne. Wszystko dokładnie jasne. On był Grandmasterze, z tego co wiem. Tak, Więc zdarzyło mu się raz czy dwa. tak. Nie no, w sensie w tym sezonie. Tylko Wiem. wyszedł z ligi, no i czemu on to robi? Ja się tak zastanawiam. Czy to jest jakieś. No mówię, on Taki. jest wichrem strategii. Nikt nie wie Tak o co jest. chodzi, ale działa, proszę bardzo. Prawie To jest pocisnął coś. Serrala. Kurczę, ja się czuję, jakbym oglądał. Czuję się, że muszę obejrzeć anime o Guru, że musi być tak jakaś postać drugoplanowa, która mi, wiesz, jak w anime wszyscy wszystko tłumaczą cały czas. Nie? Ale ciekawe, On czy używa. biorą inspirację na przykład od jakichś graczy, też z gier komputerowych, nie? Nie? Ale mi chodzi o to, że oni zawsze wszystko tłumaczą, tak naprawdę aż do znudzenia. Że to jest takie, on wykonuje ten ruch, dlatego że ten ruch będzie w stanie mu wygrać coś, nie? Tłumacz, co chodzi. Tak On teraz jest. zrobi ten ruch mieczem i whatever. Nani? I wiesz, i chodzi o to, że ja bym potrzebował takie anime o Guru. Żeby mi ktoś wytłumaczył, że taka postać drugoplanowa, dlaczego on robi to, co on robi. Po O! prostu, bo ja tutaj. O, I weather. teraz takie anime tym bardziej by się przydało, bo zobacz, gdzie on Spina zakopał w tym momencie w naturalu. To jest Tak, po to jest. prostu mastermind. To To jest. wytłumacz mi to. Znaczy, ja wiem, że nie potrafisz tego wytłumaczyć, ale wytłumacz mi to. Jakby zrzucę ten ciężar tłumaczenia na ciebie w tym momencie, To bo jest. umywam ręce. Wiesz, plan jest prosty. Słuchaj, robisz Nidusa. No. Robisz Nidusa, zapuszczasz tutaj Overlorda dołem mapy, ewentualnie lewą stroną. Wciskasz tego Nidusa, że tak powiem, tę najdłuższą jego część do Nidusa. Wykopujesz UE Lasera i masz Nidus Spinecrawler Rusha. Byłem prawie pewny, że to zrobi, no jednak zakopuje z powrotem na To froncie. jest rzeczywiście, popsuł szyki po raz kolejny. A byłem prawie pewny. To są plany wewnątrz planów w planach po prostu jakieś. Ale mogło to być. Ja myślę, że mógłby zagrać jeszcze dwa kolejne Nidusy, znaczy dwa kolejne Spinecrawlery i w Nidusie zrobić warkocz. Na przykład, nie? Coś w tym stylu. Albo Nidusy by się trzymały jeden za drugi, albo nie wiem, no nie, wiesz, to jest magia jakaś. Okej, okay, laser robi. Laser w ogóle tutaj, zobacz, od razu Roach Warren. Zauważ, że w ogóle nie było żadnego ataku ani nic. Tak, panowie, tak po prostu, okej, okay, co? 10 minut na rozbudowę. Troszeczkę I. pasywnie. A laser na trzech ekstraktorach. No, może być zaskoczony przez te mutaliski. No to tak, dość mocno nawet. No góra jest naprawdę demonem strategii. Prawie nikt nie gra w tych czasach z Ergiem dwubazowych mutalisków, chyba że ja coś tutaj mocno przeoczyłem. A on jest w stanie. No i to może być. No, ja nie chcę tutaj wróżyć, ale może nawet bardzo łatwe zwycięstwo góru, bo laser, no ani spora, ani wielu dronek, tfu, królowych, ani. No to są roachy, wiadomo, że roachy nie strzelają w powietrze, to nie Vanguard. Trzecia Tak. baza zajęta. O, Overlordem zaraz to zauważy góru. Wszystko chyba idzie po jego myśli, no, tak mi się Tak wydaje. myślę też, właśnie. Spire będzie za chwileczkę zakończony. Jedyna jest tak na. Właśnie, myślę, że to była taka jedyna możliwość, to, że Guru straci trzecią bazę. I od razu też ją anuluje, co jest ciekawe. W ogóle, czy widziałem chyba laser, tak? Nie, on w ogóle nawet tej bazy nie widział. Okej, okay, więc teraz tak podchodzi, to jest takie okej, okay, no Teoretycznie niby Overlord mógł to widzieć, miała ale być, a chyba nie nie. ma.
Właśnie nie, zaznaczyłem i nie widział. A, okej. Także ciekawa sytuacja, kiedy te mutale tak troszeczkę spóźnione, jest jeden spinecrawler, no i ten spinecrawler akurat będzie w stanie zatankować trochę obraźnię, to jest super ważne w tym momencie, bo tutaj o tankowanie obrażeń chodzi, żeby nie stracić nic w linii minerałów, żeby nie potracić może królowych, ani niczego w tym stylu, i te mutaliski to tak, no... Problem z mutaliskami polega na tym, że właśnie wychodzi coś takiego, nie? Że one tak pomiziają, no jak na razie te rocze drony muszą się też wziąć za obronę i okej, zniszczą, ale 6 dron padło. No i przede wszystkim czas został kupiony, żeby Elazar zrobił sobie defensywę przeciwlotniczą, więc element zaskoczenia już nie będzie za bardzo istniał. Kolejny jak do królówki też robi Elazar. Bardzo mi się podoba to, że drugi Evolution Chamber też robił ulepszenie do pancerza, co też na pewno pomoże przeciwko mutaliskom, ile to się skończy. No i pytanie, czy Guru właśnie zostanie na tych mutaliskach. Póki co no, dorabia kolejne, ale też Roach Warren się pojawił. Trzecia baza od Elazara jest o wiele szybciej. Chociaż tutaj, no, chyba mutaliski to mogą zniszczyć, no właśnie. Wiesz? Sporkowler na pewno może go zlikwidować. Dwie królowe właśnie teraz wychodzą, tylko czy one będą w stanie tutaj cokolwiek zrobić? To jeszcze dron próbuje uciec, buduje kolejnego Sporkowlera, ten jeden zostanie zniszczony, nieanulowany. Kolejny także bez szans, no tutaj tak to myślę, że po prostu chce sobie chociaż kupić troszeczkę czasu, żeby na przykład, nie wiem, Lęgarnia nie była atakowana. I też chcą złapać królowe. Jest ich cztery, więc to jest dosyć duże niebezpieczeństwo dla niebieskiego zerga, jeśli one tutaj podejdą. Poobija tą Lęgarnię, ostatecznie sądzę, że spokojnie zostanie ona uratowana, zwłaszcza, że się Sporkowler próbuje też przekopać. Więc no jest tego troszeczkę za dużo. Okej, próbuję atakować królową, zniszczy ją? Nie, jest transfuzja. Oj, uratować! Wow! Blisko. Szymon! So sick! No ale chyba już, tak, nie będzie już chyba więcej robić motalisków, zatrzyma się na 14, bo już teraz zaczął z powrotem ulepszać jednostki naziemne zasięgowe. No ale to nie zmienia faktu, że ma 53 drony do 48, tak. Elazar ma szybciej trzecią bazę, w sumie Guru jeszcze jej nie ma. No tak się może to nawet wyrówna. A jeszcze pytanie, ile oczywiście urwał... Oj, no tutaj nie urwał mutaliski zbyt wiele. Przydałoby się jeszcze oczywiście, albo dron się chyba nie uda, może jakąś królową. No haczerki w sumie też chyba nie dobije. Tak, królową też nie, no bo one łażą ze sobą wszystkie, więc transfuzja będzie w stanie uratować i po prostu no, na pewno Guru nie chce wlatywać i tak sobie pomyśleć. Okej, stracę 4 muty, ale zabiję ci Queena, nie? Bo to by było takie, no po prostu słabe. Hydraden, na pewno wykonują one zwiad. O, jakby Hydraden może, bo jego się nie da leczyć, więc, ale nie. Więc mógłby go teoretycznie zesnajpować, ale się nie uda. Ekstraktor? No, dokładnie tak. No, zawsze tyle właśnie da się urwać metaliskami. To jest całkiem fajne. O, może jeszcze... Nie, tutaj już się nie uda. No, spawnik pool też byłby fajnym celem. No, ale dobra, Elazar oczywiście skontratakował roachami i tutaj nie ma detekcji żadnej Guru, nie zauważył tego wcześniej, także bardzo ładnie Elazar ukrył swoje zamiary. Co ciekawe, tych kolców nie widział też na grzbiecie roachy Guru i no, nie spodziewa się tego. Wykopie, w końcu wykopał. Tak, no i one akurat nawet, zobacz, że są na holdzie, więc nie atakują w ogóle królowej, która mogła je sprowokować. Ale trzy drony zabite... Na 5 roachy. Okej, troszeczkę też jakby zmniejszył wydobycie, ale powiem szczerze, że tak, to nie do końca jest to jakiś taki dobry atak. No okej, zabił 3 drony, ale ich tutaj jest dalej 61. 5 roachy to jest też troszeczkę minerałów, które zostały stracone, także no takie fajny pomysł, ale nie wyszło za bardzo. No tak powiedzmy, że bardzo połowicznie, ale jeszcze od dołu i od góry będzie chyba kolejny atak takimi roachami. No to ma też trochę kupować chyba czasy Lazarowi, ale właśnie pytanie na co, bo w sumie ale to Guru Overseer też, no właśnie. Ma większy limit w tym momencie, więc nie wiem, Lazar chyba musi się teraz mocno zakampić. No czwarta baza na pewno padnie za darmo. O, no, chociaż... Albo i nie. O! Powinien atakować, nie, Guru! Powinien atakować tą bazę, on się nie da leczyć, nie da się leczyć jednostki, znaczy jedna się... O, inny anulował nawet. Nie da się leczyć budynków, które są wylęgane dopiero. To jest trochę dziwne, ale no wiecie, nie? No co, no. Tak to działa, no ja nie jestem lekarzem, żeby zrozumieć takie rzeczy, okej? Ksenobiologiem. No nie mogą leczyć i już, no po prostu. Jest jakiś, nie wiem, tabliczka. Nie leczyć. Jeszcze nie. No, że chodzi o tak zwany survival of the fittest, nie? Że po prostu jak przeżyje, to znaczy, że jest dobre. O, i teraz jeszcze próba ataku Elazera na trzecią bazę, to akurat jest odpowiedź Guru, no i jeszcze te zakopane roachy od góry też zostały idealnie przez Szymona przechwycone, także póki co szczelnie, póki co idealnie, no ale to też nie zmienia faktu, że to Elazer ma o wiele lepsze ulepszenia i wyjdzie w tym aspekcie na prowadzenie, znaczy no teraz ma dużą przewagę, oczywiście Guru stara się gonić, no powiedziałbym, że Elazer mógłby teraz spróbować ataku, tylko... sprawa jest dość ryzykowna, bo jakby te na przykład hydry padły od jakichś bejlingów, nawet czy ravagerów Guru, to wtedy oczywiście mutaliski wszystko za darmo dobiją. Teraz bardzo ładnie jeszcze Szymon przechwytuje posiłki. To jest taki element, który też się na przykład robi innymi rasami. Ale muty stoją w miejscu. No właśnie, zauważyłem, że Guru tak troszeczkę jakby czasami zapominał o tych mutaliskach. One stoją, zatrzymują się i nagle jest problem.
To jest według mnie no, nie do końca ciekawe. Czwarta baza jednakże u góry działa już bardzo ładnie, więc ta gospodarka naprawdę wygląda świetnie. No ale laser właśnie, hydraliski. Bardzo ładnie, Ravagery, królowych, nie wiem czy je weźmie na atak, no bo tutaj mimo wszystko tego creepu ma niezwykle niewiele. Teoretycznie by mógł, prawda, ale no nie wiem czy to jest taki dobry pomysł. Lurker Deno de Lasera także, a guru robi hajwa. O, jedna rzecz, jaką mógłby na pewno zrobić laser, to wbić się na rampę guru z Nidusem i to wtedy zawsze łatwo wygrywa gry, z tego co pamiętam. Aczkolwiek nie ma Nidusa póki co chyba, więc no właśnie hajw od de Lasera. I też właśnie tak, infestory. W drodze, przepraszam bardzo, inwestory w drodze, okej, tutaj guru złapie trzy roucze, no to się akurat nie udało tutaj zbyt wiele zrobić tymi jednostkami. A co dalej właśnie, bo mówisz tutaj jakby ta gra troszeczkę tak, znaczy nie mówię, że powolna, nie, no bo tutaj się dosyć dużo dzieje, ale jak na razie to są takie, to nie są żadne ogromne ataki, tylko to jest takie, a może ci tutaj zabiję drona, a może ci tutaj spróbuję coś zrobić, to nie jest nic takiego wielkiego, co naprawdę będzie w stanie wstrząsnąć tą rozgrywką, tylko to są takie naprawdę małe rzeczy. Obaj zawodnicy grają bardzo zachowawczo, no w sumie wiadomo, że jeśli tu przegrasz, to odpadłeś i pamiętajmy też, że to jest wszystko grane, ja zrobiłem best of five, ale to jest best of three, bo to jest loser's bracket. Tak. Także o tym należy też pamiętać. O, dwa roachy atakują. I tak jak mówię, co to jest? To jest taki, to jest takie, okej, okay, dobra. Cierpliwości. Tak, dokładnie. Zabiłem ci dwa drony, no super, ale co dalej? Tylko nie to. O, robi tego, Greater Spire, ciekawe. No, to jest góra właśnie, on ma takie guru. Standardowe zagrania. Właśnie tak się zastanawiałem, bo on robił plus jeden na player attacks, więc się zastanawiałem, bo to był dziwny timing na ten upgrade, więc no co, dlaczego teraz? I właśnie myślałem, że Greater Spire będzie zagrany. Okej, Roachy biegają do maina, zniszczą królową, okej, dobra, zniszczą tą królową, okej, dobra, ostatecznie się udało. Widzę, że tutaj miały miejsce jakieś Pagano! A nie do końca złapał, ale zawsze coś. Tak jest, dalej napiera laser. Guru już oczywiście widzi, że coś podchodzi pod jego bazę. Cały czas nie ma Greater Spire. Jest rozstawienie, jest też masa defensywy statycznej ze strony Guru. Static D. O, i te mutaliski, no właśnie. Okay. Nie no, są hedery, są jeszcze, jest jeszcze kilka hederek od lasera. Mógłby wymusić Fangala na mutaliskami. Zaraz zobaczymy, czy coś jego będzie chciał zrobić, ale tu są też lurkery i to jest ten problem, prawda? Co atakować? Okej, poleciał dosyć dobry Fangal po lewej stronie, Corrosive Bile też bardzo dobre. No i tutaj troszeczkę pocierpiał Guru, ale ostatecznie Spinecrawlery dalej trzymają. No jeden tylko zostanie zniszczony w tym momencie, jedno dmuchnięcie wystarczyło. Tutaj nie do końca ominął te Corrosive, ale też będzie miał miejsce atak na bazę numer 3. Tutaj tego akurat zupełnie nie widzi Guru, ale laser no właśnie przemyka, niby ma tego dużo mniej. Tutaj ostatni hydralizm chyba padnie. Będzie może, nie wiem, zaatakać lurkery, albo trzeba mieć tam detekcję oczywiście na to wszystko. Ale trzecia baza atakowana, tutaj cofnął troszeczkę jednostek też Guru, żeby się obronić. I załadował się też na chwilę przed lurkery z drugiej strony. I teraz bardzo ładnie laser w linii mineralną, ale w tym momencie Broodlordy Szymona wyskakują i na to akurat odpowiedzi wydaje mi się, że laser nie miał. No wiadomo, można spróbować Ravagerami to wszystko ustrzelić, ale no tutaj też jest kwestia tego, czy Guru się dobrze poustawia swoją armią. Bardzo dużo wydobycia stracił w tym momencie Szymon. Zaraz to odbuduje, bo już 13 dronek na pasku produkcji. No nie wiem, czy powinien odbudowywać, bo może teraz wystarczy jedno pchnięcie z Broodlordami i po prostu masa armii, która by to wszystko wspierała. On ma duży bank, ma dużo pieniędzy, więc mógłby właśnie dopełnić limit. Miał 58 dron chyba, czy coś takiego. Teraz odbudował jednak 71, za chwilę będzie miał 76. Tak jak mówisz, rzeczywiście mógłby, bo Elazer już w tym momencie się świetnie odbudował, 125 minut na 88, robi swój Spire, prawdopodobnie, żeby po prostu zrobić może trochę koruptorów, może robić Vipery też, więc to nie jest tak, że przegrywasz na Broodlordy, jak nie masz sam czegoś typu Broodlordy albo koruptory z Zergiem, bo możesz na przykład Viperami je wyciągać na hydraliski, co nie? To też jest jakaś opcja, pamiętajmy, że Zerg nie ma tych High Templarów, więc może feedbackować, co nie? Także zawsze coś. Albo możesz grać na przykład takie laser, kiedyś zagrał, już nie pamiętam dokładnie, no, chyba na Serala, na Abyssal Reef, gdzie po prostu rzucił jednego Fangala i Corrosive Bailami zabił 8 Broodlordów naraz. Bo Seral je skupił, nie? Bo po co rozdzielać jednostki? Tutaj są hold position lurkery i one nie atakowały przez chwilę, laser już się zreflektował, powiedzmy. No, ale i tak straci w sumie to wszystko. W zasadzie no, za darmo, także trochę słabo. Lurker zauważył, że roachy idą pod ziemią, też chciał spróbować, ale niestety nie wyszło. Niestety, nie każdy posiada ten talent, co nie? Okej, koruptory w drodze od Elazera, więc jednak w tym kierunku będzie szedł. Armii na ziemi ma dużo, ale on sobie z Broodlordami nie poradzi po prostu, bo są, to jest ile, 10 hydrali? O, 14. Oj. O, zafangalował, okej, rzuca tak, żeby wiedziałem, że to zrobię, jakieś 3 Broodlordy, no ale trzeba je dokończyć jeszcze, okej, 3 padły, ale ostatecznie nie, to nie jest dobra wymiana.
Roach'e także atakują w trzeciej bazie znowu i znowu drony padają. Tak, laserowadnik kontratakuje. Co prawda te spiny też zostały zagrane, ale trochę wydaje mi się, że nie w tym miejscu, w którym powinny. Defensywa jest, i teraz frontalnie, jednak Guru do końca chce docisnąć, dojechać, zanim laser zrobi odpowiedź na jego armię. No i teraz jeszcze Guru bardzo ładnie przytrzymał armię fangalami swojego przeciwnika. Ciśnie do końca. Mimo, że ma mniejszy limit, no Elazar ma o wiele większe ulepszenia, też trzeba przyznać. No nie wiem, co te spajny Guru robią, ale na pewno nie bronią dobrze tej ekspansji. O Jezu. Nie, tak jest, dokładnie tak jak mówisz, no tutaj te drony to tak właśnie stoją w miejscu, kolejne dwa padły, a w końcu jakiś jeden spajcrawler zdołał się przekopać i coś tutaj porobić, ale ta Wellingardia, no czy nie sądzę, że napadnie. Jeszcze tam jakiegoś, jednego Ravagera zabił. Fajnie jest, że mierzy siły na zamiary tutaj akurat Elazar, nie? Że to jest okej, nie zniszczę tej Wellingardii, to chociaż zabiorę jakąś jednostkę ze sobą. Ale no tutaj w zasadzie cała baza została wyłączona na dobrą minutę, no nie wyglądało zbyt dobrze. Elazar ma już także w lewym górnym rogu swoją bazę, no i ma więcej limitu. I teraz pytanie brzmi, jak to wygląda w powietrzu? 17 kontra 14, Guru ma więcej koruptorów. I ma też plus 2, uwaga. Bangal jeszcze mógł tutaj prawie że polecieć, ale jednak trochę szybsze są koruptory. No teraz trzeba uciekać, chyba zmuszony jest do bitwy Guru w tym momencie, bo Broodlordy oczywiście tak łatwo się nie wycofują. Elazar myśli, żeby rzucić Fangala, poprawić Ravagerami, ale nie wydaje mi się, że miał tutaj dobre miejsce. O, jeszcze Broodlingi zrzucone. Tak. Zauważmy, że obaj zawodnicy mają mocno skupione jednostki. O, teraz pozostawił sobie Broodlordy! Jeden zostanie... Nie, żaden nie zginął. Okej. Okay. O, to jest to! Czy to strzeli, czy to rzuci? Nie, za późno Ravagery podeszły. Ale będzie w stanie coś tam trafić, okej, ale on atakuje tylko Broodlordy swoimi koruptorami, więc on chodzi tylko o to, żeby posprzątać Broodlordy, żeby jednostki naziemne mogły po prostu pokonać Guru i dokładnie to będzie miało miejsce. Wszystkie prawie, że Broodlordy padły i w tym momencie laser na ziemi ma więcej. Roach Hydra jednak trochę lepsze niż to, co wymyślił Guru, no ale on też miał chyba za dużo tych wszystkich koruptorów, a za mało Broodlordów, wydaje mi się. No to ciężko zbalansować. No jednak GG! Ej, laser! No to był bardzo dobry pomysł i decyzja taktyczna ze strony Elazara. On widzi, okej, mam dużo większą armię na ziemi. Jeśli pozbędę się Broodlordów, to wygrałem, no bo to one mnie tutaj leją, one mi przeszkadzają. I nawet jeśli miał złą pozycję na ziemi, żeby walczyć w tym wąskim przejściu, to głównie chodziło o to, żeby zniszczyć Broodlordy, nie? I to się akurat udało. Koruptory już wtedy nie były mu potrzebne, no bo koruptory przeciwnika nie były żadnym problemem. Mógłby na przykład jeszcze Guru dorzucić lurkery, załóżmy, do kompozycji, albo nie wiem, no chyba miał pomysł, żeby zrobić mass Broodlordy, ale to miał tylko 6 w sumie, to trochę za mało. I wystarczył nawet Ravagery, żeby to dobrze kontrować. No i też bardzo ważna rzecz, że ulepszenie miał Mikołaj o wiele lepsze. Chyba 3-3 kontra 2-1 jakoś tak, albo 2-2. Tak, on miał, Guru miał 2-0 na tym, na player attacks kontra 0-0 ze strony Elazara, nie? Tak, ale Elazar z tego co kojarzę miał 3-3. Tak, to jest prawda. Na ground range to oczywiście, bo na nic innego nie miał, nie? No nie, na headerki na pewno było plus 3. Showtime 2-1 z Seralem podobno. Tak jest, potwierdzam. Tam jedna gra chyba trwała ponad 25 minut. Dobrze dla nas. Tak, dla nas dobrze. Dla nas, tak. Tak, te farty, zaraz zobaczymy. No. W każdym razie, ja też omawiałem sobie troszeczkę to wszystko. I powiem szczerze, że zmiany są naprawdę super konkretne, muszę przyznać, jeśli chodzi o ten multiplayer update, prawda? Wywrotka, dokładnie. Jak się czujesz bez Mothership Core'a za chwileczkę? Znakomicie, po prostu. Nie, ale tak mówiąc szczerze, to mi się podoba, że nie będzie bohatera, no bo według mnie nie powinno być w StarCraft'cie bohaterów, nie? A ten Mothership Core to jest taki trochę bohater, może tylko mieć jednego, nie? I ma fajne umiejętności. Mi się to podoba, że to na Nexusy wróci. Trochę mniej mi się podoba, że będzie znowu z powrotem, wiesz, nauczyć się Nexusami te chronobusce rzucać. No się to nie stanowiło dla mnie potem już nigdy problemu, ale wiesz, jak cię oduczyli, a teraz znowu masz się uczyć, tak trochę tak, niefajnie. To ale jest... to nawet lepiej niż bez zmian, bo wiadomo jak to bez zmian się kończy. Bez zmian jest stagnacja na miejsce, nie? Ja generalnie na przykład, jest dużo gier, wiadomo, też sportowych, które są balansowane i tak dalej, ale mi się bardzo podoba to, co robi Dota, wiesz? Oni po prostu robią update, który wywraca wszystko do góry nogami. I macie, uczcie się od nowa. To jest według mnie super, bo wiesz, ta gra się wtedy tak nie nudzi, nie? I według mnie ten update, nawet jeśli będzie jakiś, bo to słabe, tutaj jakiś balans, nie tak i tak dalej,
to według mnie to jest spoko, bo przynajmniej to się wszystko, wiesz, odświeży troszeczkę. Tak, tak. Nie? To jest duży plus. Nauka od nowa zawsze jest fajna taka, no nie wiem, no fajnie się czegoś jak jakby, no niby nowego, ale w sumie no częściowo też tego samego nauczyć, nie? Tak. Na nowo rozkminić grę, to wiesz, jest co, to jest przyjemne. Tak trochę jak jedziesz na rowerze i umiesz jeździć na rowerze, nie? Mhm. Ale powiedzmy odkryjesz jakieś, nie wiem, nową trasę w lesie albo coś w tym stylu. A, no. Nie? To musisz czyli dalej nauczyć jest niby ją... to samo, ale odkrywasz nowe rzeczy, nie? Że wiesz, nie jest tak, o, jeżdżę sobie 10 km po osiedlu naokoło bloku albo coś w tym stylu, nie? No bo czasami tak jest. Tak. Więc to jest, ja bym to tak porównał, nie? Że po prostu, okej, chodzimy gdzieś tam, ale to są nowe szlaki i no to jest dalej to samo, ale inaczej, nie? Że tak powiem. Tak jest. Same but different. Tutaj, no jakieś takie nowe ćwiczenia. Zawsze wydaje mi się, że taka zmiana jest właśnie fajna. Miejmy nadzieję, że tak te rzeczy zostaną utrzymane. Widać, że ekipa balansująca się zmieniła. Faktycznie David poszedł w odstawkę, on był takim bardziej konserwatywnym. Teraz tak mamy jest. Po prostu demony, na którym tam nie zależy, a niech sobie radzą. I mi się to akurat trochę podoba. Więc, tak, więc tak. Fajnie. Widzę, że guru... Jak w tym... Aha. No. Chciałem powiedzieć, że jak w tym komiksie Dark Soulsów, czy tam Demon Soulsów, to jak chcesz jeść, to masz, nie? Miecz, tarczę, come and get it. Próbuj. No. Tak, zawalcz o swoje pożywienie. No tak teraz będą mieli zawodnicy, może właśnie nam się znowu trochę pozmienia, może nagle, wiesz, Zerg czy inny jakiś Protoss przestanie być nagle mega dobry, bo inni ich wyprzedzą, bo będą trochę sprytniejsi, ale no z doświadczenia wiadomo, że jednak zdecydowana większość tych progamerów dalej jest progamerami, no bo oni jednak świetnie, że tak powiem, no są w stanie przeanalizować rozgrywkę i szybko nauczyć się, co działa, co nie działa. Nercia jest taką osobą, która dość szybko właśnie się jest w stanie zaadoptować do nowych warunków. Jak rasowy zerk. Widzę, że laser już sprawdza górną część mapy. Guru też wysłał górną stronę mapy jednego ze swoich overlordów. No to jest ten, baza. Tak, ten etap gry, w którym można kombinować z jakimiś dziwnymi atakami boczkiem. I chyba Guru będzie właśnie taką osobą, która tutaj postawi wszystko na jedną kartę, no bo już widzimy, że odłożył dużo zergników, dużo z nich też jest w kokonach. Laser jeszcze o tym wszystkim nie wie, no bo jego zwiadowcy dopiero dobiegają. Blood. Laser stracił zerglinga. O nie. Tutaj, no nie, proszę pana. Okej, okay, laser, no nie ma jeszcze ulepszenia do prędkości, tutaj to są zerglingi, okej, to jest te kilka sekund, te zerglingi mogą zostać zabite. No niby wbiega laser do bazy swojego przeciwnika, ale to jest tak troszeczkę, no dobra, co tutaj zauważy? No niewiele, a gdzie jest obrona? Jedna królowa, druga tak, że kilka dron próbuje się też bronić, to te królowe próbują się jakoś ustawić, tylko że nie, to jest dziura, nie, okej, nie ma. Same drony na holdzie przez chwileczkę, żeby po prostu, no nie wiem, co one tutaj próbują zrobić, bo może trochę nie odepchnąć te jednostki, ale też będą musiały walczyć, chociaż nie, teraz na holdzie tylko po to, żeby jakoś tak mniejsze powyższe ataku miała miejsce przy królowych, ale no nie wygląda to zbyt dobrze, okej, do tego jeszcze tutaj laser robi beningi, tylko że czy on zdąży z nimi, o to jest pytanie, bo to jest dosyć dużo zerglingów jeszcze. Dziwi mnie, że Guru nie rzucił się na te mainy jeszcze przed chwileczką, może bał się, że właśnie się zakończą, no i w tym momencie one się właśnie zakończyły. No Guru, duża przewaga ekonomiczna, no i przede wszystkim zniszczył te dwie królówki, także laser też ma bardzo słaby potencjał produkcyjny. Duża przewaga u Szymona. Opłaciło się to natarcie. Podoba mi się, że właśnie nie postawił wszystkiego na jedną kartę, tylko cały czas tutaj jednak to zaplecze też było robione. No i jest duża dla niego nadzieja, żeby wyrównać ten wynik. No, laser stara się skontratakować, żeby właśnie wykorzystać fakt, że on posiada Bening Guru. Widzę, że robi Roach Warden, więc możliwe, że zrobi jakiś drugi all-in, ale jeszcze potrzebuje trochę dron. Jest ta zabudowa w natural zrobiona. No w zasadzie w pełni, tak. No bo królówki blokują, no i teraz próbuje Guru dalej kontratakować, laser też stawia właśnie na atak bezpośrednio do bazy swojego przeciwnika, a laser dwa tu ma! Okej, było troszeczkę za późno, no gdyby te dwa bejny już tu były, to ten jeden melik też tak eksplodował, tak sobie bym powiedział, królowa zostanie częściowo okrążona, drony także się same bronić, jest naprawdę bardzo niewiele, tymczasem przebita defensywa ze strony Guru, trzecia królowa także padnie tutaj drony, no okej, te eksplozje bym powiedział, że cztery dronki padły, ta była bardzo dobra, pozbył się dosyć dużej ilości tych zaglingów dokładnie tak na obronę, ale to tyle. To tyle. I teraz pytanie, czy kto ma lepszą pozycję. No, Elazar ma 15 dron, to jest połowa tego, co posiada Guru, ale ma 3 bazy. Ale nie wiem, czy to jest wystarczająco. Według mnie Guru chyba ma lepiej tutaj. Tak, zdecydowanie Szymon. Warren. Szymon zaszymonował, trzeba przyznać. No ładnie. 29 limitu kontra 47 łącznie, więc zdecydowanie Guru posiada przewagę. No i chyba tylko już roachami będzie musiał dobiegać i najprawdopodobniej wygra z laserem. Bardzo dobre jest to plus 1, bo to też jest ulepszenie, w którym roach o wiele szybciej niszczą zerglingi. No i na spokojnie.
O, jeszcze bardzo ładny zwiat górą. Zauważ, że nie ma tutaj dronek. To jest taka pierwsza bardzo ważna informacja. Druga to, że skokonu wyskakują zerglingi. No i już jest pewne, że już się tylko trzeba obronić. I... No i to się oczywiście odbędzie, no bo już są rocze nawet zakolejkowane. No Ler w drodze, zobacz, że bardzo pewnie czuje się guru. Jak najbardziej zrozumiałe. Ma tutaj bardzo dobrą pozycję. Baning absolutnie nic. No to Evolution Chamber, okej, zadał mu 80 obrażeń też, ale nie zniszczy tego budynku. Są królowe, są rocze. To nie jest sytuacja, w której można tak po prostu wygrać, chociaż... On gra więcej Bane'ów, czy ja nie wiem, chce się przebić przez ten Evolution Chamber? Dokładnie tak, bo mimo tego, że są tutaj Roach'e, to on będzie walczył. Ten Evolution Chamber już się skończył też, więc trzeba uważać, jakaś też zniszczy Broodlingi od razu za pomocą Bane'ów, ale no nie, to jest 5 jednostek już w tym momencie, okej, no dokładnie tak. Także taki atak desperacji. 1-1. Ładnie, dał radę. Pocisnął chłopak. Gratulacje dla Szymona, no ale to jest 1-1 póki co, więc zaraz dowiemy się, który z polskich zergów odpadnie. No, Elazer nie ma presji, ale jednak ciężka sprawa. No szkoda, że on odpadł na Namszara, który też się wydaje zaskakująco dobry dzisiaj. Nie spodziewałem się, że pokona Elazera, a tym bardziej 3-0. Że po prostu panowie się mega mocno przygotowali, nie? To jest też ostatni WCS w tym roku, prawda? Tak. Więc to jest takie, okej, dobra, pokażmy, że po prostu miazgi i tak dalej. I no i właśnie, niestety. Znaczy niestety, także dla zawodników, którzy tutaj odpadają, no i też Polacy. Ale no to już jest top 16, jeśli można tak powiedzieć. Nie ma, że boli. Okej, Guru prosi o 2 minuty. Mhm. Także 2 minuty przerwy wygląda na to. Soul będzie grać z Hero Marinem, natomiast Showtime prowadzi z Serralem 2-1. Proszę bardzo. Można. No i jeszcze ma Besala jako kolejną mapę, także też niełatwo. Lazerga. O, faktycznie, może będzie Nercio Showtime. Jest duża na to szansa naprawdę w tym momencie. No właśnie, zobaczymy. Na razie Nercio sobie siedzi, czeka i no i nic nie robi. Znaczy może sobie, ja nie widzę, żeby on był, wiesz, on nie jest takim zawodnikiem na przykład, który od razu, wiesz, wchodzi na ladera, coś tam zaczyna cisnąć albo coś w tym stylu. Bo są tacy zawodnicy, nie? Że on ma, powiedzmy, nie wiem, pół godzinki przerwy, czuje, że wiesz, że może lepiej utrzymać flow i od razu zaczyna grę ladderową albo coś w tym stylu. Ale Nercio, z tego co widzę, to raczej tego nie robi. No niestety. Tam stety w sumie. Dobra. 2 minuty przerwy trochę mniej, czyli Guru taki nie do końca zdecydowany, ile tego potrzebuje. Tak. No cóż, nie? Okej, ja bez Reef. Poczekalni. Ciekawe, co teraz zrobi właśnie, bo... Wydaje mi się, że Laser powinien coś bezpiecznego zagrać, albo jakąś mega presję, taką, wiesz, 13-12 nawet na Guru. Bo jednak, wiesz, no jak dasz tę inicjatywę pierwszą dla Szymona, to nie wiadomo, co on wymyśli. On ma trochę mniej takie typowe zagrywki właśnie, bo chyba samemu, rozkminia, analizuje rozgrywkę i, wiesz, dochodzi do jakichś swoich zagrań, które po prostu działają. To jest coś, z czym się pewnie Laser tak często nie spotyka. Widzę, że Showtime tak chyba idzie po zwycięstwo i powinno być tam 2-2, nie? 3-1 możliwe. 3-1, no właśnie. No zobaczymy. Więc możemy troszeczkę na Nercio chyba się spóźnić, ale to będzie pewnie jedna gra albo coś w tym stylu. Tak. Także, no chyba, że panowie będą tutaj teraz Abyssal Reef 40 minut, Geralt style, prawda? Geralt, nie żebym ci cisnął, ale Geralta gry na Abyssal Reef potrafią być długie. No nie wierzę, że Serral ma szansę obronić taki atak, jak miał 20-30 limitu mniej. No jednak Bane zrobiły robotę, co za zaskoczenie. Nie no. Właśnie, nie? Nie no, jeszcze walczą, ale zadziwiająco bliskie to jest dla tego. No w zasadzie cały mecz jest bliski, bo zawodnicy są całkiem dobrzy. No może Showtime nam wróci w końcu do formy, bo powinien się aktywować. Tak, właśnie, ostatnio coś tak przycichł skillem, nie? Trochę. Jakoś... Nawet myślał o tym, żeby zrezygnować, tam właśnie jak z Nerciem sobie siedzieliśmy w tej Walencji, tak właśnie zaczął się śmiać ze Showtime'a, że mu jeden czy dwa turnieje nie wyszły i już zaczął pisać gdzieś, że na Twitterze, że już chce rezygnować, że już ten emerytura, nie? Nercio do niego, do serio. Takie, Jesus. A nie, no Nercio nie grał, nie chciał w ogóle w jedną z ekspansji tej gry grać, a ty przegrałeś na turnieje i już od razu chcesz rezygnować, okej? Okay? No, tak. Trochę tak bym powiedział, że no wiesz, nie? No to zwątpienie. No właśnie. Okej. Okay. Prawie dolny róg. Mikołaj! Wow! Gulaszem. I w górnym lewym Guru. Szymon nie ciąg. Z NXG. Obydwaj Polacy z drużyną. Next Gaming, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Tak.
to się nazywa. No w sumie laser ma tutaj całkiem fajnie na guru, bo jest 24 do 12 w meczach i 52 do 30 w mapach. Turniejowych oczywiście, bo to nie są statystyki laderowe, ani w tym stylu takich akurat nie posiadam. Ale no widać, że ma dużo lepiej, z tym, że guru ostatnio naprawdę rośnie w siłę i wiesz jak to jest, nie? To jest też tak, troszeczkę to jest taka sytuacja, gdzie widzisz statystyki kogoś i myślisz sobie, wow, ten koleś jest słaby, nie? Ale to są statystyki na przykład, wiesz, sprzed kilku lat też, gdzie ten zawodnik na przykład na dobrego gracza dużo przegrywał, a teraz wygrywa i wiesz, i jakby też to należy wziąć pod uwagę, nie? Że guru mimo wszystko jest naprawdę bardzo mocny. To nie jest tak, że laser ma dwa razy więcej gier wygranych z guru, to od razu automatycznie wygrywa tą grę. Właśnie wprost przeciwnie, ja tutaj bym powiedział, że laser naprawdę się musi ultra mieć na baczności, bo guru może spokojnie go pojechać. Tak, zwłaszcza, że tutaj jest znowu agresja ze strony Szymona, bardzo szybka. Już, o, zobacz, już nawet robi ulepszenie do lingów, dalej nie zbiera gazu, więc nie będzie bainów, ale laser dopiero teraz zaczął w ogóle gaz zbierać, także agresja jest bardzo, bardzo możliwa. Tylko pytanie jeszcze, jak z tymi overlordami będzie, bo widzę, że jednego z nich laser wysłał w taki sposób, że będzie widzieć, jeżeli zerni będą biegły dołem mapy i ten pierwszy też chyba zauważy, jeżeli będą biegły górą mapy, tak mi się wydaje. No ale dobra, jeszcze zobaczymy. Mega ważna sprawa. W sumie to jest chyba praktycznie to samo, albo coś bardzo podobnego. Nie, sorry. Wydawało mi się, że może dłużej pozbiera te zerglingi guru, ale jednak już teraz wybiega. Guru zresztą w środę też pokazywał takie agresje, więc to jest na pewno coś obmyślonego. Na Terana chyba też, jeśli dobrze pamiętam, właśnie był taki dosyć agresywny, więc chyba, że coś mylę teraz. Ale tak, no guru wygląda na to, że się przygotowywał, co mi się bardzo podoba, bo dzięki temu, wiesz, widać, że się przykłada, nie? To nie jest takie, okej, dobra, zagram i to tyle. Tylko, wiesz, rozkminia, co by tutaj zagrać i tak dalej, jakieś metagamy, jakieś mindgamy. I tp. Okej, Laser czuje, że tutaj coś jest bardzo nie tak. On widzi już timing ekspansji, no dokładnie tak, więc to jest takie, okej, coś tu będziesz robił. On robi aż dwa spinecrawlery. To jest naprawdę, to jest naprawdę ciekawa reakcja ze strony tego zawodnika. Guru tutaj chowa swoje zerglingi niektóre. No, Laser zauważył przed chwileczką właśnie, że jest bardzo późna ekspansja u Guru, także już teraz wszystko absolutnie powinien wiedzieć. Królówki bardzo ładnie ustawione na rampie. Guru już nadchodzi, póki co jeszcze będzie czerwony zerg chyba starał się na rampie zatrzymać Guru. No i to nie jest głupi pomysł, bo tutaj oczywiście można się wymieniać 50 na 50, nawet jeżeli to Guru ma więcej zerglingów. No i do tego jeszcze jak królówki dojdą, to już naprawdę jest fajne miejsce do obrony. Guru chyba tego nie przemyślał najlepiej. Tak, i Spinecrawler też już jest. O, on przebije się przez zerglingi, no właśnie pytanie już, czy będzie w stanie też się przebić. Okej, po prostu całkowicie ignoruje tego Spinecrawlera i wygląda to, że królowe też chyba. On chce przebiec do maina, wszystko na to wskazuje. No, tutaj drony są w ogóle też budowane z strony Elzera, więc on tak czuje, że tym Spinecrawlerem też się obroni. To jest taka druga niespodzianka, to jest takie okej, tu jest drugi. O, jeszcze zamknął te zerglingi w głównej bazie. To jest coś takiego jak ten, to jest coś takiego jak twoja mama na koniec roku, nie? Aha. Patrzy na twoje, na twój, a tam same, nie wiesz, mierne, nie? Wiesz, średnia 2-3 i tak dalej. I po prostu dostajesz taki opiernicz. No ty robisz, ja ci tu żyć i daję i tak dalej. 15 minut, nie? Co myślisz, w końcu wakacje i później jeszcze odwraca. A patrzy, a tam zachowanie nieodpowiednie, nie? I to było to. Z natura domaina i znowu ten Spinecrawler, Jezus Maria, ile można, nie? Także guru niestety, no, troszeczkę tak zebrał. Zostałeś zbeszczony sobie przez mamę, czy że już wszystko, już wakacje, już 18 czy coś innego, a to jeszcze ojciec z paskiem. No i pozamiatane. Patrzysz, dobra, jeszcze w piernicz i można wychodzić na balety, nie? Tak, a potem jeszcze babka. Ładnie. Okej, kilka zerglingów biega do guru, ale tutaj tak naprawdę zrobią tour de around wylęgarnia i atakują drugą wylęgarnię z jakiegoś powodu, no i to będzie tyle na ten temat, żaden nie przeżyje. Nowe lordy w drodze ze strony guru, który miał tutaj supply blocka, co ciekawe, laser też supply block, ale już właśnie overlord też był produkowany, no i Roach One Evolution Chamber. Kto wygląda lepiej tak naprawdę, bo obaj zawodnicy mają mniej więcej równo, laser robi lair, guru dopiero ja bym stawiał na lasera bardziej troszeczkę. Ze względu na ler. Tak, technologia zdecydowanie daje mu przewagę i tak się zastanawiam, czy też właśnie zaraz i ekonomicznie nie będzie laser do przodu, bo on robi sobie trzecią bazę, a guru chyba nawet... No co, on będzie stawiać te bazy tutaj? Aha, no właśnie, okej, dobra, jednak będzie. Tak się zastanawiałem, co planuje guru, no ale jednak będzie zajmować się ekspansją tę bardziej agresywną, powiedzmy. No bo zablokował sobie dostęp na lewą stronę. To ma sens, oczywiście, bo będzie mniej tak jakby miejsc, w których musi się bronić. Będzie w zasadzie tylko ta trzecia baza. No ale... skraca do dystans do Elazera, ale to jest też możliwe, że po prostu no guru chce być agresorem, dlatego skraca nieco dystans właśnie do czerwonego zerga. Roach Warren
już tutaj produkuje, co ma produkować, oraz plus jeden do ataków zasięgowych. Także Elazar, tak jak mówisz, technologicznie mocno do przodu. Fajnie wbiega Elazar też do maina, bo zauważa timing Lera i tak dalej. To są bardzo ważne informacje. Guru robi trzecią bazę na dole, to jest takie... No jest bliżej, nie? Tak, tak, tak. Niewiele bliżej, ale bliżej, więc powiedzmy, że też blokując przejście do trzeciej bazy, możesz się bronić tylko w jednym miejscu. Więc powiedzmy, że jest to jakiś tam plus. Poza tym, jak już sobie tam upgrade'y będziesz robił, to możesz sobie dobudować kolejnego wyluźni chambera i zniszczyć tego, co tutaj jest, i sobie dobudować tą bazę tutaj. To nie jest problem. Z tym, że też można na przykład zrobić coś takiego, że blokujesz rampę naturalną i się bronisz w tej trzeciej bazie, tej zwykłej trzeciej bazie, więc to są takie... No, niuanse troszeczkę. Tak. W każdym razie Elazar trzecia baza gotowa. I też oczywiście bardzo szybki investation pit z jego strony, więc albo inwestor, albo też już myśli bardzo przeszłościowo o plus 3 do ataku, który bardzo często Zergum daje zwycięstwo. Kto szybciej to ulepszenie zrobi, ten oczywiście ma bardzo dużą przewagę. No i trzecia baza i tu i tam, wysaturowana bardzo ładnie, więc... Ale też tak pasywnie, nie? Jak na tej pierwszej. Nie chcą za bardzo... ryzykować, no bo odpadnięcie, znaczy przegrana to jest już oczywiście gwarantowane odpadnięcie z turnieju, no i... Tak, tak. Ile to będzie? $400 z tego, 400 dolarów, tak. To jest bardzo ważne na przykład, żeby wiedzieć, że jak grasz w turnieju kwalifikacyjnym, albo grasz o to top 8 ladera, to grasz o $400 już, nie? Tak, tak. To tak troszeczkę stawia to w perspektywie, że nie, że gram i może się dostanę i okej, dobra, tylko że już gram o gwarantowaną wygraną, więc lepiej byłoby się przyłożyć, bo to są pieniążki, co nie? Ten progamerem muszę zarobić na wypłatę, że się tak wyrażę. No bo tak to wygląda, nie? Tak, no tak, no tak. To jest twoja wypłata, więc $400 na pewno piechotą nie chodzi, no zwłaszcza po, jakby to powiedzieć, naszej wymianie, w naszym kursie. A tymczasem, no właśnie, inwestory, Roach'e ze strony Lazera, jakiś tam pojedynczy Ravager. Ze strony Guru mamy w zasadzie same Roach'e, więc to jest ten problem dla niego, bo tutaj ma troszeczkę gorszą kompozycję jednostek, ale ten inwestor. Jak on tutaj rzuci dobrego Fangala, to będzie gorąco. Ale chyba już Guru, nie, chyba nie zauważył jeszcze tych inwestorów. Co czeka oczywiście Elazar, żeby, no tutaj wiesz, tak siedzi, czai się w tych krzakach, potem tylko wyskoczy najszybciej jak się da i spróbuje dojechać, chociaż no, tutaj jest wąska rampa, więc ciężko z niej tak po prostu zbiec. No i chyba, no nie wiadomo w sumie, czy do czegokolwiek tutaj dojdzie, no bo ani jeden, ani drugi właśnie się raczej nie capnie, Hydraden grany przez Elazera. Hajwa jeszcze nie ma, no a powinien już tylko zacząć w sumie, o właśnie, a nie, sorry, Elazar jeszcze nie zaczął, czwarta baza, tak, późno Hive... ta czwarta. Pamiętajmy, że Hive jest też czymś, co odblokowuje ci upgrade'y plus 3, nie? Czyli pomarańczowe upgrade'y, gdzie oczywiście u Protossa jest inaczej, u Terana też jest inaczej, Zerg musi o tym pamiętać, bo jest dużo takich gier, nie wiem, pewnie też się ze mną zgodzi, że dużo gier takich widzieliśmy, gdzie Zerg po prostu Link Muta i należy siedzi przez 20 minut w TVZ i Teran robi plus 3 i jest koniec gry. Dokładnie. Nie? Bo Zerg nawet nie może tych upgrade'ów rozpocząć, co jest bardzo ważne. Upgrade'y są naprawdę ważne w StarCraft'cie i dużo ludzi może o nich zapominać właśnie, że one dają ci naprawdę dużo. A tymczasem Elazar czwarta baza. No i właśnie, mówiliśmy o tym Hive'ie, tego tutaj jeszcze nie ma. Elazar zaczyna plus 2 pancerz, Guru kończy plus 2 atak, ale on nie ma w ogóle upgrade'ów na pancerz, ani jednego, więc to jest przewaga Elazara. Z tym, że Guru ma większą armię troszeczkę i też robi czwartą bazę. No i Hydralisków też ma dosyć dużo, zaraz zobaczymy właśnie, bo ja bym dalej dawał według mnie troszeczkę przewagę Elazarowi, więc zaraz zobaczymy, co Guru wymyśli. Tak, czają się póki co. Jak w tym lesie, co tam podobno była bitwa pod Grunwaldem, czają się i nie mogą wejść, jeszcze jedna modlitwa, druga modlitwa, już 11 dwa minuta miecze, gry. Trzeba poczekać, tak, no. I miecze jeszcze, nagie w dodatku. Zaraz zobaczymy, bo tutaj naga prawda na temat tego ataku zaraz nam wyjdzie. Jest wejście do Naturala. Jednocześnie kilka hydrejskich tutaj czeka. Zaraz zobaczymy, czy będziemy mieć atak także na czwartą bazę. No, w kilku miejscach naraz panowie będą walczyli, ale każdy, znaczy może inaczej. W Naturalu na pewno Guru w tym momencie no, przegrywa. To jest klęska absolutnie sromotna. Ale z drugiej strony, jeśli zasnajpuje czwartą bazę, to będzie bardzo dużo, bo musi zasnajpować bazę, a nie spinecrawlery. Okej, teraz to robi. Musi uważać, żeby nie dostać Fangala, żeby być w stanie się wycofać. I nie ma już tutaj po co siedzieć. Dobra, dostał Fangala. Nie ma po co walczyć tutaj, bo ma mniej. Znaczy ma gorsze, ale... że tak się wyrażę. Szymon pokazał prędkość swojego umysłu. W zasadzie baza za darmo, zniszczona. No dobra, trochę potracił, ale to jest naprawdę niewiele. Na pewno lepiej na tym wyszedł Guru. Tak, a tak na bazę, której nie ma. Ze strony Lazera. Tak jest. No, dokładnie. Tak, tu jest ten geniusz Guru. On nie ekspuje nawet tak w to jest. Miejsce. Ale straci plus jeden pancerz.
Albo Roach Warren, no. Ale tak nie do końca właśnie, bo może jeszcze Guru się odwinie. Zobacz, przemyślał, przejrzał go. Jak otwartą kartkę. Oj, no i właśnie, to tyle. Panie, ale halo. Otwartą książkę znaczy się. Ja tu leję, proszę pana. Okej, tu jest troszeczkę mniej jednostek ze strony Guru, powiem szczerze. Nie wiem, czy to będzie taka dobra sytuacja. Dostaje dosyć dużo mocnych korosimów i to się zaczyna mocno rozpadać, bo część jednostek tutaj zupełnie nic nie ten. Znaczy była w tym miejscu, co trzeba. Kolejny panka, kolejny korosimy zadają potężne obrażenia, a jednak będzie w stanie to odepchnąć na chwileczkę jeszcze Guru. O, Elazar próbuje skontratakować linię mineralną, ale trochę się zagapił. Zakopał teraz ten rączek w okolicach drugiej, trzeciej bazy Guru. No, ale teraz Szymon ładnie poczyści. No, ładny atak, trzeba przyznać. Aczkolwiek to była taka bardziej wymiana armia za armię, która dla Elazara nie jest jakaś taka. O, zrobił Zerglingi, Guru? Why this? Why the Zerglingas właśnie? No ja rozumiem, że... Aha, bo może nie chciał gazu, albo nie miał gazu, właśnie nie przyłożyłem tak naprawdę. Ale nie, Guru cały czas robi Zerglingi. Okej, to jest trochę interesujące, no w sumie czemu nie? Może chce złapać jakąś technologię lasera, znaczy złapać i zniszczyć w głównej bazie. No w końcu jest hype trochę późno. Hydraden na przykład też. Infestation Pit, no rzeczywiście jest dużo takich budynków, które można tutaj zasnajpować. Laser robi zresztą coraz więcej inwestorów. Więc to by było dobre, ale no zerglingi no nie wygrają. To jest też fajne, gdy... że wiesz, no one by odciągnęły uwagę, zmusiły Lazara do odwrotu i jednocześnie wtedy masz więcej limitu, bo jak wyślesz Roach'e, no to jest więcej limitu, tak jakby w głównych batalii. I one są wolniejsze i tak dalej. Tak. Więc to jak najbardziej masz tutaj rację. Nie wiem, czy Lazar to powinien tak podchodzić, bo to wydaje mi się, że można łatwo złapać. Gór nie ma mimo wszystko żadnych inwestorów, więc aż tak dobrze tego nie przechwyci. Ale wydaje mi się, że trochę ryzykowne to było ze strony Lazera, bo on też ma masę armii w swoich bazach na pewno, dokładnie. Teraz to wszystko powoli będzie dobiegać. Lazar ma też, nie wiem, jakieś 8 roachy w naturalu. Dopiero teraz będzie wybiegać. No boisz tych kontrataków, no i tak faktycznie Guru teraz będzie taki kontratak konstruować, z tego co widzę środkiem mapy. No, podchodzi Lazar, ma inwestory, no i przede wszystkim dobrą kontrolę. To Zerglingi teraz próbują przebiec właśnie, ale pamiętajmy też, że Zerglingi nie mają żadnych sensownych upgrade'ów, no bo to jest plus jeden pancerz i to wszystko. A tymczasem mocna agresja tutaj, no dobra, poleciał kolejny flank, ale właśnie te flankale dają Lazerowi naprawdę bardzo dużo, ale ta górna flanka zaczyna się ostro załamywać, Ravagery walczą same, no to akurat nie wyglądało najlepiej. Teraz do tego jeszcze Guru ma ogromną flankę, tutaj to półkole po prostu jak szczypce jakiegoś, nie wiem czego dokładnie, ale czegoś na pewno, nie wiem, nie znam się. Rabąszcza! Rabąszcza, tak pana odgód to gryzie, jak modliszka! Dojechał. Pies nie jest modliszką, bo jest facetem, więc nie może być modliszką, ale i tak go gryzie. Jest modliszkiem, to jeszcze gorzej! Jest tym modliszkiem, ajajaj. To za mutacja. Okej, ale teraz to wygląda tak troszeczkę roztrzepanie po prostu, jak jajka, które ktoś próbuje przygotować na jajecznicę właśnie. Pytanie mi, gdzie się żółtko, gdzie się białko pojawiło, gdzie się podziało, bo tutaj naprawdę, część armii tu, część w tym miejscu i pytanie, kto w tym momencie ma lepszą pozycję? Według mnie chyba troszeczkę bardziej Guru, bo teraz miażdży absolutnie, część jednostek tutaj nie do końca walczy. Jeszcze jakieś interceptora nie poleciały, no już drony zabiera, nie, to będzie tyle. Guru to wygrywa. Wow. Guru, bestia ZVZ, powinien to zrobić. No, 14 dronek padło, oczywiście Lazar ma teraz o wiele gorsze wydobycie. No, nie ma szans, wydaje mi się, faktycznie. Guru, jeszcze masa roachy świetnie zapewni, no, te tarcze dla hydralisków, które zadają obrażenia. Co prawda Lazar będzie mieć o wiele szybciej 3-3, no, ale chyba nawet do tego momentu nie dotrwa polski tak Mikołaj. Nie ma szans, nie ma szans, a zadziwiający występ. No teraz tylko mocna wbitka Guru, no jeden upgrade mniej, ale to jest chociaż w sumie no 20 minut więcej, tylko przewaga broniącego się, ale nie, to już go nie uratuje, czy tam infested teranie lecą, no bo naprawdę nie ma za bardzo energii, więc rzuca to co może po prostu w akcie desperacji tej energii inwestorowej, 8 dron padło tutaj oczywiście. W międzyczasie, no i nie, Elazar po prostu, on się broni jak lew, rzeczywiście, ale no po prostu jest większym lwem Guru, po prostu, ma większą szczękę, większy, nie wiem co. Większy hrabąszcz. Większy hrabąszcz, dokładnie tak. Większy karakan z Guru jest. Proszę dosłownie bardzo, masa roachy. Takie, o, jeszcze masa ravagerów do dobitki, o, ciekawe, bo, o tak, faktycznie, Elazar rzucił contaminate na czwartą bazę Guru. Ładnie, aczkolwiek no to nie wystarczy. To nie zatrzyma Szymona, który idzie teraz już po raz ostatni po czwartą bazę. Aha, brak, nie ma czwartej bazy Lazer, ale na pewno myśli, żeby ją odbudować. No idzie 3-3 po czwartą bazę, będzie. Bo on wie, że ona zaraz tutaj będzie. Tak, powinno być. Po prostu czeka, aż ona się pojawi, on znowu chce iść po czwartą bazę. I tak będzie to trwało, będzie przeznaczone 20 minut cały czas niż czwartą bazę Lazerowi. W każdym razie nie, no to jest atak, który w zasadzie już chyba wygrywa grę. Wow, nawet Manner Lurker. Tak, limit 60 limitu na 100, zakopał tego lurkera,
który w zasadzie, no bym powiedział, że tutaj akurat no niezbyt wiele robi tak naprawdę, jeśli chodzi o samą walkę, ale też, no właśnie, może taki ten dron zabije. Wow! O, to była gola! Wow, to była naprawdę potężna eksplozja, to było super, ale za mało chyba, za mało. No, jeszcze będzie poprawka, ładnie zsynchronizował laser, no pięknie, ale nie trafiło nie to chyba. Nic. Nie wow, wierzę. Okay, to było jakieś, nie wiem, to jak rzucać i cały czas, nie wiem, jak trafiać. Jakby trafił do kosza i nie dotknął w ogóle tej siatki albo czegoś, ale no właśnie, tutaj punktów nie było, GG! Jednak Guru, jednak Szymon! Guru! O, ładnie, ładnie Guru pocisnął. Guru jeszcze będzie się walczył w takim razie, laser odpada. Feral Showtime gra już 27 minut i jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. Także no, na Artura zdążyliśmy ładnie. Tak jest, w świetnym stylu. No dobra, duże zaskoczenie. Szymon pokonał Elazera w kwalifikacjach do Montrealu. Ja myślę, że i tak pewnie Elazer się przejrzy na turniej, no zwłaszcza, że ma nową drużynę, a po drugie, no skoro wygrał poprzedni event, to też jest szansa, że i na tym coś ładnego ugra. Także niestety Mikołaj odpada i te $400 już tak. Na pewno ma. Ale myślę, że Elazer pojedzie, nie? Tak, tak, tak. Musi. Elazer musisz. Chociaż musi. Już, ja się musi. W sumie to nie musi, no bo pewnie zależało mu głównie na tym, żeby się pojawić na Bliskonie, nie? Ale na pewno warto. Tak, tak. Chwileczkę, momencik, bo ja tutaj staram się coś znaleźć. Dobra, spoko. Ja tutaj bardzo mocno zachęcam do subowania, lajkowania, kliknięcia tego dzwonka na YouTubie, bo kończymy nagranie z tego pojedynku. Zapraszam na kolejne, Falun, Disterkaf i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję też bardzo mocno Kamelowi raz i ponownie Kamelowi, bo 2 donaty. Goni z Kubiego w ilości donatów, dyszka na esport i wodę mineralną. Bardzo mi miło, dziękuję. Dzisiaj głównie Kranowa. No ale kończymy nagranie. Dziękuję bardzo, Kamel.